to, że ja wszystko rozumiem, że są cięcia, że jest kryzys, że do oświaty się dopłaca i tak dalej. Tylko nie umiem zrozumieć tego, dlaczego naszym dzieciom narzuca się szkołę w Białymyskiej, nie pytając właściwie nas o zdanie. Zapraszaliśmy radnych, żeby przyszli, zobaczyli budynek i podniosą rękę. Mogę się zapytać, który z Państwa radnych był w szkole w Botanikach? A reszta? Tak, to wiem. A reszta? Proszę Państwa, nasz budynek jest naprawdę duży, przestrzenny, współpracuje z od lat. Przez wiele, wiele, 8 lat byłam przewodniczącą Rady Rodziców w tej szkole i po prostu zadam kilka pytań, ale muszę to zrzucić z siebie. Złożyłam pismo, owszem. Wydaje mi się, że droga, którą idę, promując Koperniki, ponieważ jest to nietypowa wieś z podłożem historycznym, gdzie pochodzą przodkowie Mikołaja Kopernika, na pewno wszyscy o tym wiedzą. Promujemy nie tylko naszą wieś, ale także gminę Nysa. Uważam, że to jest ciężka moja praca i ludzi, którzy ze mną współpracują, to, że po ciężkich perypetiach, po w tym roku będzie 5 lat od kiedy powstała dokumentacja o administracji budynku powiejskim Domu Kultury. Natomiast w 2010 roku radni przyznali pieniążki na tą modernizację. W tej chwili zarzuca się mi przez ostatnie długą kadencję, jestem sołtysem, natomiast działam w Kopernikach od wielu, wielu lat. Starałam się integrować, zresztą pani burmistrz dobrze o tym wie, integrować wszystkie organizacje, a mamy jej i właściwie wszystkie organizacje w Kopernikach. Po prostu jednym słowem zniszczono mnie jako sołtysa, jako człowieka. A powiem dlaczego. Oskarżono mnie, że likwidując już zespół szkolny przedszkolny, przepraszam, przez to, że otrzymaliśmy duże pieniądze na modernizację budynku pokoju przedszkolnych. Mieszkańcy wypominają mi to, że przeze mnie szkoła jest likwidowana. Do tego moje pytanie jest do pani burmistrz, ile w tym prawdy? I proszę, żeby jeżeli ktoś kiedykolwiek jakieś słowa wypowie, że coś za coś, że chcielibyście mieć wszystko, nie ma to świadomość, że może zabić wrażliwego człowieka, takiego jak nie. Jest to rodzinki śledzi w stanie złożyć egzekrację sądy za ich wszystkich pozarządowych funkcji, które pełnię na terenie gminy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu. Chciałabym zapytać, czy w zeszłym roku powstał Białymyski Zespół Szkolny Przedszkolny z dwoma budynkami. Nie wiem, gdzie są oszczędności. Jest jeden dyrektor, dodatek funkcyjny dyrektora to jest oszczędność. Chciałam zapytać, czy powierzchnia użytkowa podawana tu przez panią dyrektor, czy to jest powierzchnia użytkowa dwóch budynków zespołu szkolno-przedszkolnego w Białymyskiej, czy tylko jednego budynku szkoły? Drugie pytanie moje jest takie. Ponieważ w każdej jednej sesji uczestniczę, więc jednym z argumentów likwidacji szkoły w Złotogłowicach było to, że szkoła jest bardzo blisko Nysy. Więc bardzo szybko można do niej dojechać. Natomiast u nas jest to, myśmy, natomiast
u nas jest to jakoś na odwrót. Podawano tutaj, jak blisko ma się Szachowice, Morów i inne wsie do Białej. Proszę podać odwrotnie. Proszę podać kilometry z Morowa do Popelni. Sieszczechowice do Popelni. My nie mamy problemu z dojazdem. To jest też ważne, moim zdaniem. I jeszcze jedno moje pytanie. Ponieważ współpracuję ze sołtysem z Białej Nyski i chciałabym, żeby było tak dalej, a sytuacja, która wynikła, skłóciła wszystkich mieszkańców, jest więcej złego niż dobrego. Nie patrzy się na to, że gdzieś między tym wszystkim jest człowiek. Dlaczego Biała Nyska nie może być szkołą stowarzyszeniową? Tylko Popelniki. Biała Nyska ma kilka kilometrów do Nysy, gdzie mogą dzieci dojeżdżać. 3 kilometry, nawet nie wiem, czy jest do szkoły stowarzyszeniowej w Przełęku. Popelniki są od Nysy o wiele dalej oddalone. Chodzą do nich dzieci ościenny wsi. A poza tym, mówi Państwo, póki jest dobrze, to jest dobrze. W 1997 roku była powódź. Czy Państwo wiecie, że szkoła w Kopernikach jest w obrębie cywilny strategiczny? Że właśnie tam ci, którzy są zagrożeni, przywożeni są i może być szpital polowy? Czy ktoś o tym powiedział? Biała Nyska będzie pod wodą. My nie. My nie mamy żadnego ciągu wodnego. Proszę to też wziąć pod uwagę. Także bardzo proszę wybaczyć na moje wzruszenie, ale nie będę do tego wracać, tylko proszę jeszcze raz. Zapoznać się z budynkami obydwoma i przeanalizować wszystkie za i przeciw. Dziękuję bardzo.